teraz tylko... co to jest to? Czy to nie jest właśnie ten księżyc? Patrzcie, no jasne, to musi być on, to musi być ten kwantowy księżyc. Czołem, ludziska, z tej strony Staszek, a my gramy dalej w Outer Wilds. Moi drodzy, ta gra ma jeden minus. Uświadomiłem sobie, co chwilę sobie uświadamiam różne rzeczy na temat tej gry, ale uświadomiłem sobie ostatnio jeden poważny minus, jaki mam, jaki problem mam z tą grą, mianowicie chciałoby się polecieć wszędzie, chciałoby się zrobić wszystko, ale nie da się. No nie da się zrobić wszystkiego naraz, więc będę chciał, myślę, że bardziej określić swoje cele od razu na początku. I dlatego takie małe wprowadzenie, pozwólcie, że chciałbym zrobić, zanim wystartuję. Mianowicie, to może być coś bardzo ciekawego dla was również i dla mnie w dzisiejszym odcinku. Wielkie propsy chciałbym przede wszystkim skierować do kolegi Gonzalesa, który zainspirował mnie do tego, co będę dzisiaj... w stanie... może to jest jakaś sonda. Co będę chciał dzisiaj zrobić. Moi drodzy, najbardziej intryguje mnie fakt tego kwantowego księżyca. I uświadomiłem sobie, zobaczycie teraz w tle, na ekranie w tym momencie, fragmenty, które Gonzales wypatrzył i które ja teraz przygotuję wam właśnie, żebyście sobie zobaczyli ze stopklatkami, ponieważ ten księżyc w takim wypadku kwantowy musi pojawiać się w różnych miejscach, na różnych planetach, w zależności czy na niego patrzymy, czy nie patrzymy. Zauważcie na tej, szczególnie na, w tym miejscu, gdzie byliśmy tutaj, w tej mazi i widzieliśmy przez maski kosmos, ten księżyc pojawiał się na głębi olbrzyma i pojawiał się również na innej planecie, nie pamiętam jak ona się tam nazywała, ale on zmieniał planety i trzeba w takim wypadku według mnie patrzeć na te planety z kosmosu i zauważyć, czy gdzieś przypadkiem na której z nich nie zauważymy, odwracając się tego cholernego księżyca. Ale pytanie brzmi, czy musimy jakoś ten księżyc pobudzić do pokazania, czy na przykład używając dźwiękoskopu albo odwiedzając konkretne miejsce, czy zawsze kombinując, patrząc na te planety, gdzieś jesteśmy w stanie go dostrzec. Wiadomo, że czasami może się pewnie pojawić po ciemnej stronie planety, nie po jasnej, albo po prostu po drugiej stronie niż będziemy. Więc dzisiaj, moi drodzy, będzie polowanie na księżyc kwantowy, ale nie tylko, bo chciałbym również sprawdzić, pograłem sobie chwilę, pamiętacie, że zakończyłem ostatni odcinek na tym miejscu, gdzie byliśmy obok białej dziury i chciałbym polecieć tam do tej białej dziury pod sam koniec dnia. Dlaczego? Ponieważ zauważyłem, że rzeczywiście z tej białej dziury wylatują przedmioty. Z tej białej dziury wylatują skały. Tak jakby czarna dziura, gdziekolwiek ona jest, zasysała jakieś fragmenty zniszczonego świata i wywalała go tam, gdzie znajduje się biała dziura. Czyli czarna dziura zasysa, biała wypluwa. Taka jest teraz moja teoria i myślę, że to całkiem niegłupia byłaby teoria. Jestem ciekaw, czy to się sprawdzi. Trzeba by znaleźć, może gdzieś w tym świecie również jest ta dziura czarna, która zasysa, niszczy albo cokolwiek i wypycha tam te rzeczy, ale tam jest jeszcze ta wieża. Ta wieża, przy której byłem, ale podszedłem do niej od drugiej strony. Ja potem znowu znalazłem tę wieżę po raz drugi, ale nie do końca... Odpalam teraz dziennik. Nie do końca chciałem tam chodzić i eksplorować, bo bym po prostu urwał sobie rzeczy, które chciałbym po prostu pokazać wam na odcinkach. Do tego daliśmy taką wskazówkę również, że każdy z ważnych wątków jest zaznaczony na kolor, na pewnym kolorem, co tu widzimy. Jest, zobaczcie, fioletowy kolor jest związany z kwantowym księżycem. Kolor pomarańczowy, mamy białą dziurę, mamy laboratorium wysokich energii, mamy projekt bliźniaka z popiołu, który widać, że jest największym takim tutaj, największą działalnością. Dowiedziałem się od was, że ta gra ma kilka zakończeń. Dlatego, kurczę, ciekawi mnie każde z nich. Ta gra jest wciągająca mega. Mamy też sygnał oka, gdzie jest południowe obserwatorium i jeszcze gdzieś we wnętrzu nasiona, przepraszam, co jest z tym nasieniem? Będziemy chcieli może też to śledzić, czy mieliście pomysł, żeby wstrzelić jednak w te ziarno kamerę i lokalizować właśnie ją, tę kamerę, lecąc w kosmos i próbując odnaleźć to tam na tym ciernisku, ale ciernisko myślę sobie na razie zostawię. Chciałbym skupić się na tym kwantowym dziadostwie. Co myśmy teraz odkryli? Może w ogóle tam, gdzie są chyba tutaj północny lodowiec, okej. Prześledźmy jeszcze raz wszystkie informacje.
Jest jeszcze tu coś z badania, zobaczcie. Północny lodowiec. Biegun północny Kruchej Pustki pokrywa gruba warstwa śniegu i lodu. Na powierzchni wznosi się struktura Nomai o unikatowym kształcie. Nomai potrafili teleportować odej ze stacji Białej Dziury. To właśnie tutaj po raz pierwszy udało im się otworzyć technologię warpową, ale jest tu jeszcze coś do zbadania. W sumie byliśmy tam tylko na chwilę, więc nie dziwię się, że jest coś do zbadania. Mamy również stację Białej Dziury. Peace, dobra. Aby skorzystać z wieży warpowej, należy stanąć na środku platformy i poczekać, aż odpowiednie ciało niebieskie znajdzie się dokładnie nad nią. Nomai zauważyli coś dziwnego. Teleportowane obiekty zdawały się przebywać do odbiornika na Kruchej Pustce na krótko przed wysłaniem ich ze stacji Białej Dziury. Teleportowane obiekty zdawały się przybywać do odbiornika na Kruchej Pustce na krótko przed wysłaniem ich z Białej Dziury. I ujemny odstęp czasu pomiędzy dotarciem a wysłaniem obiektu był bardzo mały. Przybliżnie wynosił 1/100 sekundy. No Maji mieli wątpliwości, czy te ich instrumenty mogą wykonać pomiary z taką dokładnością. No to też zwróciła uwagę Niesia w komentarzach. Pamiętacie, jak oglądaliśmy ten zegar? Tam była dosłownie rzeczywiście 1/100 sekundy różnicy pomiędzy przybyciem a wysłaniem. Bardzo, bardzo małe. Pytanie brzmi, jakie to ma znaczenie dla całej tej tutaj sprawy? I też mamy laboratorium wysokich energii. Ujemny odstęp czasu zmierzony na stacji Białej Dziury był dalej badany w laboratorium wysokich energii w kanionie na równiku bliźniaka z żaru. Więc wiadomo, znaczy bliźniak z żaru jest bardzo ciekawą planetą, jak również bliźniak z popiołu też jest bardzo ciekawą planetą, ale ja bym chciał to wszystko jakby ustalić w jakiejś kolejności sensownej, bo nie chcę latać po łebkach, po każdych planetach, bo nigdy nie skończymy żadnego wątku. Więc księżyc mi chyba bardziej jednak intryguje. Tu mamy też kopalnię Nomai, wydobywali surowce do powłoki chronnej. W wodach w pobliżu kopalni Nomai odkryli gatunek czterokich wodno-lądowych istot. Czyli wiadomo, że chodziło oczywiście o dziuplan. Nomai zapieczętowali coś we wnętrzu rdzenia bliźniaka z popiołu. Każde wspomnienie zarejestrowane, przesyłane do niego banku pamięci. No właśnie, każde wspomnienie. Widziałem też jedną teorię waszą w komentarzach, że ten bank pamięci, pamiętacie, bank pamięci, czyli te maski, to może oznaczać, że nie jesteśmy jedynymi podróżnikami w czasie, który jakby notuje swoje wspomnienia. To też jest ciekawa teoria, jest może nas więcej. Gdzieś mówiliście, że z notatek wynikało, że jeden z podróżujących to może być Nomai sam w sobie, tylko on co, przez 1000 lat podróżuje? Że utknął przez 1000 lat w pętli czasu, to byłoby masakryczne. Byłoby wręcz tragiczne w skutkach, moim zdaniem. Dobra, wiecie co? Tylko wiecie, największym problemem moim zdaniem jest to, że jeżeli znajdziemy nawet księżyc kwantowy, to ja się obawiam, czy przypadkiem nie będzie trochę tak, że, jakby to powiedzieć, że on mi wyjdzie po prostu z pola widzenia po pewnym czasie. Rozumiecie? Taką mam obawę, że zauważę go, ale potem kamerę ruszę i już kij, tak? I już nie zobaczę reszty. Ale wiecie, z drugiej strony mogę po prostu odpalić, a ja sobie zrobię, wiecie co, mieliście też bardzo inną ciekawą teorię, że co by się stało, gdybym postarał się na intruza dostać się w momencie, kiedy jest bardzo blisko Słońca. Pamiętacie, on ma tam te swoje systemy, to może kiedy indziej, bo za dużo będzie naraz, ale, bo rozumiecie, chodzi mi o to, że może, bo on tam był, on jest pokryty lodem. A co by się stało, gdyby dało radę, rzeczywiście to, że jest pokryty lodem, to jedno, ale może dałoby radę właśnie jakieś części by się tam odsłoniły. O, proszę bardzo, prędkość dopasowania właśnie nas mijają bliźniaki. Pewnie trochę zaciągnął, o właśnie, tu jest cała ta dziwna przestrzeń. Ja wyrównuję trochę do Słońca, ale widzę, że Słońce chyba mnie troszkę zasysa. Tak, także myślę, że chyba trzeba stąd spadać po prostu, bo jeszcze mnie zasie całkowicie. Dobra, to ja postaram się teraz obserwować tę planetę, jak już się teraz nagadałem. To nie jest jeszcze wszystko, co będę chciał wam dzisiaj przekazać, ale no na razie tyle. Chciałbym oddalić się od tego Słońca na tyle, żeby czuć się bezpiecznie. I z drugiej strony chciałbym też, wiecie, o, tutaj znowu coś wykryłem, patrzcie, tutaj coś było wykryte, niby coś tu jest, ale nie widać co, ale to może być też ta cały czas sonda Voyager, to na to zwracaliście uwagę, zobaczcie, ewidentnie cały czas gwiazdy, czy nie wiem, układy słoneczne, słońca, białe karły, jakkolwiek będziemy to nazwać, cały czas wygląda na to, że wybuchają, prawda? I to mnie mocno interesuje, one wybuchają. Wszystkie. Więc ciekawym jest fakt dla mnie. O! Czy my widzimy? Moi drodzy, czy to jest ten księżyc kwantowy? Czy on się właśnie znalazł tutaj? Zobaczcie.
tu, tylko mi teraz nie wiem, czy nie ucieknie. Czy to nie jest księżyc kwantowy? Właśnie tutaj. Zobaczcie. Taki mały, biały punkt. Tak to trochę wygląda, bym powiedział. Spróbuję się dostać bliżej. Zaznaczę może w ogóle tę planetę teraz jako główną i do niej będę chciał się wyrównać. Tu ewidentnie coś jest. Moim zdaniem to jest właśnie ten księżyc kwantowy. Nie wiem, czy będzie taka bardzo mała kropka. Tak jak wam pokazywałem w tych przebitkach z poprzedniego odcinka. Drzewna przystań, czyli okazuje się, że chyba zauważyłem ten księżyc. Oho, odpychające silniki, dobra. Zauważyłem te... czy jest szansa, że zauważyliśmy księżyc? Dobra, wyłącz autopilota. Hamuj. Mam teraz tylko... co to jest to? Czy to nie jest właśnie ten księżyc? Patrzcie, no jasne, to musi być on, to musi być ten kwantowy księżyc. Kurczę. Ja nie wierzę, żeby to nie był on. Ustawiam autopilota na niego. Przecież mieliśmy tylko jeden księżyc. Głaz jest obok. Widzieliśmy drugi księżyc. To musi być to. Ale szybko mi się udało go znaleźć. Nie chcę teraz odwracać kamery, bo by się okazało, wiecie, że odkręcę kamerę i co dalej. I już nie zobaczymy nic więcej. Tylko boję się, że jak tylko stracę go z pola widzenia, to będzie po krzyku. Kwantowy księżyc, ale nie widać nic na jego powierzchni. To jest interesujące. Czy to może oznaczać, że... będzie tak jak z głębią pustki, że trzeba po prostu wlecieć w niego? Nie wiem, mam nadzieję, że nie odbije się od powierzchni. O kurczę, no dobra. O, to jest cień, czyli to jest jednak powłoka? Kurczę, boję się go dotknąć. Trochę. Wow, coś tam mignęło. Zobaczmy. Tak! O. I zaraz, i co się stało? Czy to jest nasza planeta? Jakąś taką dziwną powłokę teraz ma, nie? Kwantowy księżyc zlokalizowałem, ale nie podoba mi się kolor naszej planety. Jest trochę jakby taki inny. A może mi się tego wydaje? Czy może teraz każda planeta będzie kwantowa? Kurczę, i teraz... teraz już zgłupiałem trochę. Czy to zawsze taka była Luna z naszej głównej planety? Tak jakby nasza planeta zaczęła jakoś świecić bardziej? Może taka atmosfera jest w sumie, albo no ona jakoś... Kurczę, no ale kolorystycznie wygląda mi trochę inaczej. Nie wydaje wam się, że trochę inaczej? Inna jest kolorystyka tego trochę? Też ktoś was pisał w komentarzach, że coś jeszcze pominąłem na naszej planecie matce. Wiecie co, a teraz zastanawiam się, czy obracając się wystarczająco długo, mieszając jakby kamerą, może jesteśmy... Proszę bardzo. Nie, to nie jest. To są te. No. Ruszając kamerą, może jesteśmy w stanie po prostu sami przywołać ten księżyc, manipulując raz na jedną stronę, raz na drugą stronę. Proszę bardzo! I znowu jest on. Jest księżyc. Włączamy autopilota. Znowu jest księżyc kwantowy. Czyli on rzeczywiście znika i się pojawia, ale on jest kulą, która teoretycznie według mnie nie ma swojej powierzchni. Do tego wydaje mi się, że gdybym chciał wyłapać ją inną kamerą, to nie dałoby rady. Jeszcze raz spróbuję bardzo powoli się do niego zbliżać. Wręcz w niego wlecieć. I zobaczyć, co się wtedy stanie, bo może... Księżyc kwantowy... Prędkość dopasowana... Okej. Kurczę! Zniknął! No i teraz... I teraz pytanie brzmi, księżyc kwantowy jest księżycem, który pojawia się i znika. I teraz tak. Mamy 15 minut, dobra, trochę kontroluję czas, ale wiadomo, że czytanie tekstów powoduje, że... O, to jest on znowu? Czytanie tekstów powoduje, że... Okej, inicjatywa Outer Wilds. Zaraz zmienimy to na... no właśnie. Fluktuacje kwantowe. Dobra, jeszcze raz lecimy na niego. Bardzo mnie zastanawia właśnie. A jak czytam teksty, to czas staje, tak? Więc... Aha! Księżyc kwantowy zmienił miejsce, teraz jest... W sumie dobre pytanie, gdzie on teraz jest, ale widać, że to on wydaje te dźwięki. Wokół czego on teraz lata, ten księżyc kwantowy? Fluktuacje jak najbardziej są. Dobra. Zbliżamy się jeszcze raz, ale widać, że chyba na ten księżyc kwantowy nie jesteśmy w stanie w żaden sposób na niego wylądować. Wbijamy do środka i nagle znika. Koniec.
zidentyfikowano sygnał księżyc kwantowy. Ups. Muszę tego nie wciągnąć, nie dać się wciągnąć przez ten. Ale fluktuacje kwantowe, okej. Okay. Spoko, ale zidentyfikowaliśmy sygnał, prawda? Fluktuacje kwantowe, znowu wrócił tam. Na naszą Ziemię. Kurczę, ale wygląda na to, że nie jestem w stanie... Drzewna przystań. Okej, jedziemy jeszcze raz. Nie jestem w stanie w takim wypadku... Zaraz. Teraz tu jest. Tu się pojawił. Księżyc kwantowy. Autopilot... Właśnie, proszę bardzo. Jedziemy na niego znowu. Okej, czyli widzicie, że on się bardzo mocno przemieszcza, ale z drugiej strony, no właśnie... Przelatujemy przez niego, czyli nie możemy na niego wylądować, nic nie możemy z nim zrobić. Ale może teraz zrobię coś innego, zaryzykuję, chociaż kończy się trochę czas i fajnie byłoby polecieć znowu do... O nie, do białego, o nie, błagam, tylko się nie spal. Aha, autopilot już świruje. Wierzę w ciebie, autopilot, że nas nie spalisz. Nie spal nas! To było... Jezu... To było mocne. Dobra. W każdym razie, dobra, moi drodzy. Zmieniamy. Hamuję. A ja w ogóle, dobra. Okej. Dobrze, lecę tu. Dobra, zmiana. To, co chciałem, to, co wam mówiłem wcześniej, co będę chciał dzisiaj jeszcze zrobić. Czyli lecimy jeszcze raz do białej dziury. Po to... Szkoda, że nie mogę jakoś jej namierzyć. Co jest ciekawe, że nie da się namierzyć jej. Aha, bo ja mam cały czas to włączone, okej. Do białej dziury lecimy. Co? Wyłącz mi autopilota. Co to ma być? Autopilot wyłączony, no właśnie. Księżyc znaleziony, ale nie możemy na niego wylądować. Także myślę, że to jest coś, co też powinniśmy jakoś rozważyć. W sensie... Dlaczego nie możemy na tym księżycu wylądować? Jaki jest jego sens? Może musimy odkryć więcej, żeby móc w nim... Razem z nim wejść w jakąś... interakcje. Ciężko powiedzieć mi na tę chwilę. A teraz spróbuję oczywiście tutaj trochę wymanewrować i tutaj poszukać czegoś więcej, bo tu jest dużo naprawdę bardzo fajnych rzeczy do odkrycia i do pokazania wam również. Co tu się dzieje? Wyrównywanie, autopilot wyłączony, powrót do układu. Okej, super, ale ja bym nie chciał zaznaczać. Pan cały czas mnie wyrównuje do słońca. Ciekawe, ja wcale nie włączałem autopilota. Okej, dobra, no w każdym razie nie mogę też odznaczyć. To jest dziwne, bo próbuję odznaczyć moje zaznaczenie, żeby do czego innego tutaj przylgnąć, ale widzę, że buntuje się moje sterowanie całkowicie. Dobra, bo zobaczcie, tu jak byliśmy wtedy nie było nic, ale teraz jest o wiele więcej, prawda? Tylko teraz najgorsze jest to, że coś mi się chyba popsuło z tym zaznaczaniem. Bo nie mogę w ogóle zaznaczyć nic tutaj teraz. To widzieliśmy, tak? To miejsce znamy. Na przykład zobaczcie tę strukturę. Ona tu nie dość, że ma elementy, które przyciągają, prawda? Widać, że są te kryształy grawitacyjne. To zobaczcie, że ma też jakiś rodzaj teleportu, który oczywiście nie działa. Jak tu podlecimy bliżej, to widać, że jakieś kryształy leżą. Jest też jakiś... No właśnie, tu nie działa ten warp cały. Ale mamy jakby możliwość tutaj na przykład... O, właśnie, dociążenia się, tak? Albo i nie, one mogły działać, ale nie działają. Znaczy widać, że nie działa, a powinny, nie? Bo widać, że jest grawitacja, powinna działać. Ale to nie jest to miejsce, w którym chciałem być. Jest ono na przykład, znaczy, tu są takie miejsca i one te już działają. Tu są widać, że takie fioletowe fragmenty na platformach i one faktycznie już dają radę. I one już faktycznie... Do nich możemy się przyczepić i widzicie, jest mnóstwo takich platform, które wylatują, to znaczy jakby zniszczona została jakaś planeta, oj, i wylatuje po prostu, i jej fragmenty wylatują przez białą dziurę. Więc to jest intrygujące, ale tutaj na pewno możemy przyjąć. Okej, spróbujemy. Wiecie, co jest dziwne? Do tej pory... Nie, dobra, jest jakieś przyciąganie, jakieś minimalne, ale jest, spróbujmy tu wylądować. Żebym ja mógł gdzieś posadzić ten swój cudny statek. Wydaje mi się, że jednak grawitacja jest tak jakoś tak bardzo delikatna musi być i mój statek o wiele łatwiej radzi sobie z taką grawitacją.
tak mi się przynajmniej wydaje, więc weźmy swobodne rozglądanie, nie, chcę wziąć tutaj. Okej, i wylądować na takiej części tu. Bo powinno mnie to przyciągać. O właśnie, widzicie? Jest przyciąganie. Także spoko. Dobra, i teraz najważniejsze jest to, żebym ja mógł znaleźć Abraham Skafander na sobie, wszystko pięknie. Że ja potrafił znaleźć żebym ja potrafił teraz znaleźć ten element, który mnie interesuje, czyli tę całą wieżę. Mam włączoną latarkę, więc powinno być mi łatwiej. Cały czas, zobaczcie, mam wrażenie, że wylatuje coś ze środka. Tu naprawdę cały czas coś wylatuje. Teraz muszę po prostu zlokalizować. Zlokalizować wieżę i mam wrażenie, że to jest ona. Wygląda obiecująco, więc próbuję polecieć do niej teraz. Tam coś się rozwala, ale mam wrażenie, że to jest to. Że to jest to miejsce, które byłoby interesujące. Tak, to jest to miejsce, moi drodzy. To jest ta wieża. Niezidentyfikowany sygnał, właśnie był napełniony do tego jeszcze zbiornik tlenu. Patrzcie, i do tego jeszcze jest chyba jakaś grawitacja trochę. I niezidentyfikowany jest sygnał w pobliżu. I tu jest dużo dość informacji, zobaczcie. O, tak. I spójrzcie, co tu jest w środku. To jest ta cała właśnie wieża. Ja tutaj w środku, nie wiem, czy ja bym od drugiej strony, czy ja tu nie wszedłem do środka w ogóle. Ale spójrz, tu wszystkie oznakowania. Można powiedzieć, każda planeta ma swój symbol, więc to jakby to miało sens, nie? Tylko jeszcze muszę nauczyć się obracać odpowiednio. I możemy też poczytać, co tu widzimy. Dobra, tak ja to oczywiście muszę pomanewrować trochę, tu nie ma żadnej grawitacji. Okej, są zapiski Numai. Drzewa się ruszają, drzewa w gaju swobodnie się przemieszczają, z pniem, korzeniami i całą resztą. To nie jest normalne, nawet jak na tę obcą planetę. I nigdy nie mogę zaobserwować ich ruchu. Czy to w ogóle możliwe? Kwantowe. Jeśli będziesz świadkiem tego niepokojącego zjawiska, błagam, zapisz tu swoje obserwacje, albo te drzewa są anomalią, albo coś jest nie tak z moją głową. Plum ma rację, drzewa faktycznie się przemieszczają. Przyznaję, że zauważyłem to dopiero po przeczytaniu jego notatek. Jeszcze mam ten sygnał. Mało tego, to dotyczy nie tylko drzew, również inna materia, na przykład ten osobliwy kawałek skały, porusza się tutaj w ten sam niepokojący sposób. Oj. Co ja zrobiłem? Integralność powierzchni? 0%. Co tu się nagle pojawiło? Ta skała jest niezwykła, także z innego powodu touch. Ma barwę i strukturę, jakich dotąd nie spotkaliśmy na tej planecie. Okej. Hipoteza. Obecność tego kawałka skały jest istotna. Musimy go zbadać. A może to on powoduje, że pobliskie obiekty również spacerują sobie po okolicy. Ale czy to jest to przemieszczanie kwantowe, o którym myślimy? Dobra, zwiadowca, wracaj. On też jest naszym światłem, w razie czego. Także też jest interesujące. No dobra, mamy jeszcze sygnał, tak? Więc zobaczmy. Inicjatywa Outer Wilds. Gdzieś mamy jakiś niezidentyfikowany sygnał. Tylko teraz pytanie, czy te rzeczy dochodzi z tego coraz bardziej czerwonego słońca, czy gdzieś tutaj. Niezidentyfikowany sygnał w pobliżu. Pytanie, w którym pobliżu, nie? Ciężko mi to jeszcze jakoś... Patrzcie, tam też jest coś. Sygnał w pobliżu, ale ja nie mogę jakoś wyłapać go w żaden sposób. Tu jeszcze mam jakieś informacje. Muszę się obrócić. Dobra, na razie schowam. Poczytamy kolejne informacje. Co my tutaj mamy? Pod twoimi stopami znajduje się wieża wiedzy kwantowej. Tego szukaliśmy przecież, prawda? Jeśli przygotowujesz się do pierwszej pielgrzymki na księżyc kwantowy, zejdź tymi schodami do wejścia poniżej. Przechowywana tam jest wiedza, przyda ci się podczas podróży. Wow, tak! Pielgrzymka na księżyc kwantowy, czyli widocznie potrzebujemy jakiejś wiedzy, cokolwiek, żeby móc na niego wylądować faktycznie. No dobra, ale mamy wiedzę tutaj. Musimy się jakoś tutaj dostać. Teraz pytanie, jak się dostaniemy? Mamy to akurat, jeśli chodzi o tlen, to nie ma problemu. A, dobra, no dostaniemy się pewnie schodząc jakoś tutaj. Najgorsze jest to, że brak tej grawitacji powoduje, że muszę mocno operować padem, żeby tu w ogóle jakkolwiek dać radę dobrze tutaj manewrować. Cały czas ten sygnał jest niezidentyfikowany. Czekajcie, czy ja dobrze lecę w ogóle? Ja bym chciał wejść do środka. Gdzie tu jest jakieś wejście? Próbuję na razie zrozumieć, gdzie jest wejście. Wykryto drzewa w pobliżu, super, cieszę się niezmiernie. Na razie się obijam jak jabłka w transporcie. Dobra. Delikatnie. Spróbujmy znaleźć wejście do środka. Może idąc wzdłuż tych schodów. Tam jest jakiś, widzicie, warp kolejny. To wygląda na wejście. Kurczę, obróć się. Dobra. To... O, a nie, to jest słońce. Okej, nie wiem, czy ile mamy czasu. To
Pewnie niewiele. Co my tutaj mamy? Prędkość dopasowana. Południowe obserwatorium. Okej, okay, ale... Nie ma tu wejścia. Powiem się, że za chwilę to wszystko się skończy. Czy właśnie słońce wybuchło? Czy jeszcze nie? Bo już powiem szczerze, ja nawet nie... O nie, słońce już wybuchło. Ale widzicie, to jest bardzo intrygujące miejsce. Trzeba będzie tu wrócić, tylko najlepsze jest to, że... Może postaram się chociaż wejście znaleźć. Wejście było na samym dole. O kurcze. Nie wiem, czy chyba nie zdążę już, ale wiecie, to jest interesujące miejsce, tylko że niestety to miejsce... Aj, zżarło mnie. Niestety, ale wymaga poczekania, ponieważ ta wieża nie pojawia się od razu. Zobaczcie, poleciliśmy tam w minucie, nie wiem, 17, powiedzmy 18, bo wtedy wyszła. No i zobaczcie, czy ja nie widzę od razu księżyca kwantowego? Odwrócę wzrok. Moi drodzy, księżyc kwantowy. To jest jednak skumbak mały. Pojawia się i znika. Pojawia się i znika. Dobra, idę do rakiety. Dobra, zobaczmy, jakie dane udało nam się zebrać. Jest skała kwantowa i wieża wiedzy kwantowej, tak? Skała kwantowa. Nomai zaobserwowali przedziwną skałę, która zdawała się znikać, gdy nikt na nią nie patrzył. To żeśmy widzieli potem już w obserwatorium, prawda? Jest też wieża wiedzy kwantowej, wzniesiona na równiku kruchej pustki, służyła do przechowywania wiedzy dla Nomai, którzy mieli odbyć swoją pierwszą pielgrzymkę na księżyc kwantowy. Co ciekawe, jest wzniesiona na równiku kruchej pustki. Czy to oznacza, że krucha pustka się niszczy? Czy to wnętrze kruchej pustki na przykład przechowuje w sobie tę czarną dziurę, która niszczy te części i wywala je poza? Kurczę, ta krucha pustka wygląda na to, że największe tajemnice skrywa, jeśli chodzi o księżyc kwantowy, więc wydaje mi się... Znaczy, kurde, no i teraz człowieku, leć na kruchą pustkę. Chciałem nie lecieć, chciałem jeszcze zobaczyć, kurczę, jeszcze kilka rzeczy chciałem sprawdzić, jeszcze miałem... Co ja tu w ogóle mam zapisane? Chciałbym jeszcze... Pisaliście mi, żebym pogadał z dziuplanami. Czyli innymi słowy, czy pogadać z tymi. A właśnie, wiecie co jeszcze jest ciekawe? Wiedza wieży kwantowej, nie mogę jej zaznaczyć. Księżyc kwantowy też nie mogę zaznaczyć. Nawet gaj kwantowy mogę zaznaczyć, tak? Pogadać z dziuplanami na planecie naszej, czy oni coś nie wiedzą, czy oni jakoś nie reagują na naszą wiedzę. Możemy to sprawdzić, biorąc pod uwagę, że tak musimy pewnie poczekać. Zakładam, że gdybyśmy polecieli i umieli się dostać do wnętrza kruchej pustki, to może byśmy jednak dali radę polecieć do wieży wiedzy kwantowej szybciej niż czekając po prostu na koniec dnia, ale jednak sobie to po prostu zostawię, a teraz polecimy do obserwatorium, ono jest tutaj. Mam nadzieję, że uda mi się tam dolecieć w miarę bezpiecznie stąd. No dobra, przyszliśmy do obserwatorium i już ciekawe jest to, że widzimy dwóch dziuplan gadających ze sobą. Mamy Hornfelsa i mamy Hala. Okej, pogadajmy. Hej, popatrz tylko, posąg otworzył oczy, założysz, że chciałbyś to zobaczyć, co... Tak, ja też. Nie jestem ani odrobiny bliżej zrozumienia, o co z tym chodzi z tym posągiem. Potrzebujesz czegoś? Widzicie? Nie ma żadnych nowych informacji. Jest tylko więcej o skaleniu. Skalę między czterech założycieli. Do moich obowiązków... Kontrolę chyba, żeśmy czytali, tak? Obletywał wszystkie kreacje, łupki... Przepraszam bardzo. Nie wiadomo, czy jeszcze żyje. Może wpadł w taką pętlę jak my. Tylko, że to gorzej. Czyż to nie mój ulubiony astronauta? Zyskasz możliwość tłumaczenia wszystkich tekstów Nomai. Po prostu się stresuje. Już się nie mogę doczekać. On mówi dokładnie to samo, co mówił po raz pierwszy, kiedy tu przyszliśmy. Nowy posąg. Jasne. Dobra, to widzieliśmy też chyba. Tak, on mówi w ogóle dokładnie to samo, gada z nami. Dlaczego Nomai stworzyli ten posąg? Skąd pochodzi? Z głębi olbrzyma. Gabrowego z oceanu, no właśnie. Mhm.
gdzie znajdę Gabra. Grabber mówi, że wraca na głębię olbrzyma do miejsca, gdzie znalazł posąg Nomai. Wydaje mi się, że chodzi o jedną z wysp. Tak, moi drodzy, ja również zauważyłem, tak sobie eksplorując samodzielnie, jeszcze jedną wyspę na głębi olbrzyma, w której nie byliśmy, więc tam też będę chciał się udać. Tak, tylko najciekawsze jest to, że ja również... Co ciekawe, że ja też nie udało mi się zlokalizować tego dziwnego dźwięku, który był, jakby widzieliście, że mieliśmy dźwięk zlokalizować przy tej wieży, no nie udało się tego zrobić. No tu jest ta dziwna skała, tak, która pojawia się i znika. Tutaj mamy gwiazdek jak słońce, emitują światło i ciepło za sporo procesu zmiany wodoru w Hel. Z upływem czasu gwiazda traci wodór, zaczyna się kurczyć. To jest moim zdaniem cały proces powstawania słońca, a potem supernowej, tak? W miarę kurczenia się gwiazdy, temperatura jej jądra wzrasta, co powoduje rozszerzenie się wewnętrznych warstw. Gwiazda przeobraża się w czerwonego giganta. Gdy jej jądro stanie się dostatecznie gorące, zaczyna produkować węgiel z helu. Okej. Okay. Jeśli gwiazda jest wystarczająco duża, zaczyna mi zamieniać węgiel w jeszcze cięższe pierwiastki, takie jak żelazo. W końcu zapada się pod wpływem własnej grawitacji, a następnie gwałtownie wybucha jak supernowa. Zdaniem Czerta, taki właśnie los spotka pewnego dnia nasze Słońce. I to się zgadza. Też mam wrażenie, że może tutaj dostaniemy też wskazówki na interesujące miejsca na naszej planecie, bo tu jest jedno z miejsc, które byliśmy. A tego miejsca nie kojarzę. Czy to jest to miejsce, gdzie ziarno padło? Nie, bo to jest, zobaczcie... Może to nie jest nasza planeta. Ciężko powiedzieć. No tutaj zobaczcie, że są jakieś szczątki czegoś. Ale są też drzewa. No nie wiem, czy to jest nasza planeta, czy nie. Można by jeszcze oblecieć jeszcze raz naszą planetę, zobaczyć, czy czegoś nie znajdziemy. Są jakieś dziwne ryby. Może je też znajdziemy. To jest ta stacja, która zostaje rozbita. Patrzcie, to jest właśnie to. Teraz mamy większe pojęcie o grze, to wracając tutaj, jakby więcej widzimy. To coś ulega zniszczeniu, kiedy się budzimy. Coś, co podróżuje wokół głębi olbrzyma, prawda? Są jakieś różne dzbany, sondy i tak dalej. To jest właśnie ten dziwny kryształ. Także, no można by rzec, że nic nowego, niestety, ale tu nie jesteśmy w stanie się dowiedzieć. Nic nowego mi nikt nie mówi, tak samo jak Hornfels. Nie mówi nam... dobra, nie chciałem tego klikać. Tak jak Hornfels też mówi nam różne znaczy mówi dokładnie te same rzeczy, o, to chciałem powiedzieć. Ale wiem też, że eksplorując naszą bazę, gdzieś... Nie mogłem się dostać bez sprzętu, na przykład tutaj. Nie mógłbym wskoczyć bez sprzętu, który posiadam teraz. Mnie tak po prostu zastanawia, co by się stało, gdybyśmy tutaj udali się tą rzeczką. Ale coś tak czuję, że po prostu uważaj na siebie. Po prostu pójdziemy nad jakąś rzekę i tyle. Prawda? O. I tyle. Z tej całej naszej ekspedycji, więc to raczej nie znajdziemy nic ciekawego. Ale ponoć jeszcze na tej planecie coś do odkrycia jest. No i to ta zniszczona dziwna stacja na głębi olbrzyma, prawda? Zastanawiam się też, czy można wejść do głębi, czy można wejść do tego gejzera. Bo wiecie, myśmy tutaj byli. No właśnie. I pytanie brzmi, czy myśmy tu byli, bo tu jest kolejny jakby... Mogliśmy tu być, bo zobaczcie, teoretycznie gejzerów, byliśmy tu na bank. Gejzerów to jest mnóstwo. I każdy z nich gdzieś wywala, tego to jest tyle śmieci. Po prostu to były te gejzery nad... Tak jest. To były te... Co? Widmową materię? Widmowa materia? A gdzie to była widmowa materia? Musimy poczekać, aż nas jeszcze raz wywali od nowa. Że tutaj właśnie widzieć, że tutaj jesteśmy w miejscach, w których już byliśmy. Tylko po prostu ja nie testowałem każdego wylotu. Może gdyby każdy wylot przetestować, to może byśmy się gdzieś znaleźli, gdzie... Wcześniej inaczej byśmy się nie znaleźli. Dobra, wywali nas tu gdzieś w kosmos, bardzo dobrze. I teraz do kosmolotni. Obawiam się, że ten lot może skończyć się tragicznie, ale mam na szczęście... Fuck. No dobra, przyznaję szczerze, że to nie było najlepsze lądowanie. Ledwo żyję, ale żyję i to jest najważniejsze, prawda? Dobra, ale coś uszkodziłem chyba. O Jezu. Silniki uszkodziłem tym lądowaniem. Przepraszam bardzo. Silniki, nie chciałem tego zrobić. Moi drodzy, lecimy na głębi olbrzyma. Na razie. Bo to wokół też głębi olbrzyma leci ten cały... Jest cały ten zniszczony... statek. I to interesujemy ten statek, czy cokolwiek to jest. Interesujemy też samo głębi olbrzyma, tak jak mówiłem, że jeszcze znam jedną wyspę, którą można by tu odwiedzić. I zastanawiam się po prostu, czy...
czy nie chcemy tego zrobić, czy nie chcemy bardziej zwiedzić głębi olbrzyma. Dlatego właśnie widzę, że jak zmieniam kamerę, również jakby obrót się zmienia. Ja bym chciał tutaj jakby znowu wlecieć w sam środek. Dobra. I teraz, moi drodzy, i teraz tutaj mamy to lądowisko, które pozwoli nam bezpiecznie sobie zatrzymać nasz statek, ale to nie jest jedyna wyspa, która tu jest. Prawda? I ja bym chciał, unikając na razie wlotów w te wszystkie niebezpieczne tornada, postarać się zlokalizować tę drugą wyspę. Może mi się uda. Zamiast lokalizacji wyspy znalazłem... Patrzcie, to wygląda jak elementy jakiejś pustki też, tak? Coś takiego znalazłem. Zobaczmy, czy tu się da wylądować. Dało się wylądować. Okej, gdzie jesteśmy? To nie jest ta wyspa, o której myślałem, ale z innej strony... Zobaczcie, że mamy tu do czynienia, moim zdaniem, z czymś, co znowu jest tym cierniem. I ja bym chciał to zbadać. Wykryto w pobliżu wydmowa... Aha! Spójrzcie na to, tu jest ta wydmowa materia. Wow! Wykryto też drzewa, ale nie mogę wejść do środka, bo tu jest pełno wydmowej materii. A jak to wygląda? Kurczę, może kiedyś będziemy odporni, ale zobaczcie, co jest tam! Czy ja się jakoś mogę dostać tutaj, unikając widmowej materii? Może jakieś inne, bezpieczniejsze wejście jest? To też wygląda, jakby było zabezpieczone trochę, nie? Jak jakieś szkło? Tak! To jest... Najciekawsze są te dziwne stwory tutaj. Także to też jest coś ciekawego. Może jesteśmy w stanie zlokalizować jakieś wejście? Może jakoś od spodu? Tu mamy jądro planety oczywiście. Spróbuję coś pokombinować, chociaż wygląda na to, że wejście jest tam, gdzie widzieliśmy, ale ono... Może trzeba po prostu bardzo szybko się przemieszczać, może to jest to wyzwanie, tak? Że będziemy tracić zdrowie, wchodząc w nową materię. Wow! Aha! No to właśnie mieliśmy pokaz tego, co się dzieje, zobaczcie. To jest fajnie pokazane, bo porwał wyspę, moi drodzy, wir. Wir porwał wyspę, ale zobaczcie też, że moim zdaniem na tej planecie jest jeden gigantyczny wir i kilka mniejszych. Oho, wyspa leci i spada. Dobra, czyli nie jest najgorzej. Teraz tylko pytanie, czy uda mi się dostać do mojej kosmolotni z powrotem. Myślę, że wystarczy mi tych wrażeń. A tu jest jeszcze jakieś wejście. Okej, zbiornik tlenu. Mam wrażenie... Oj, moja kosmolotnia to ledwo tu w ogóle daje radę. Zaraz spadnie do wody. Myślę, że czas stąd uciekać. Przynajmniej z tej wyspy tu na razie. No i teraz... Ops! Jestem! Dobra, wróciłem. Lecimy dalej. No właśnie, więc... wyspa mnie też ciekawi oczywiście, ale... Z drugiej strony też jeszcze jest jeden gigantyczny wir. Patrzcie. Tu jest jeden gigantyczny wir. Pomijając mniejsze wiry, czy mogę wystrzelić sondę? Wystrzelmy sondę. Co tam, gdzie jest sonda? Okej. Sonda sobie gdzieś podróżuje. Co ona tam widzi? No jest na pewno w wirze. O, widać chyba środek planety. Tutaj tam jest dojście jakieś. Dobra, sonda, wracaj. Spróbujmy. Spróbujmy tam wlecieć, zobaczmy na własnej skórze, zobaczmy, co tam jest. Odpycha mnie, nie mogę tam wlecieć. No to interesujące. Nie mogę w ten wir wlecieć gigantyczny. Okej, a czy jestem w stanie dostać się do niego od góry? Spróbujmy. Schowajmy to. Nie o to mi chodziło. Odłóż. Tak, spróbujmy wlecieć w górę. Z planety. O, i po prostu tak wlecieć. Od góry. Gdzie jesteśmy? Jesteśmy w oku! Tak. Wleciliśmy do środka, zobaczcie. Wow! Co tu jest? Jakaś wieża. Dobra. Warto było. To było warte, jednak okej. Pomysł był dobry.
ja chcę, wiecie, tutaj możemy wylecieć w pieruny, więc ja nie chcę wylecieć w pieruny. Dobra. I tu jest jakaś wieża. To jeszcze wciąż nie jest to miejsce, do którego chciałem się dostać. W ogóle głębia olbrzymia, no na pewno. Głębia olbrzyma ma mnóstwo sekretów w sobie, skrywa. Niestety ja już nie kontroluję czasu, więc pewnie skończy się moja przygoda tutaj dość nieoczekiwanie. Ale z drugiej strony będziemy chcieli zwiedzać. Pewnie ten odcinek znowu będzie przez to długi. Przepraszam, że robię długie odcinki z tego. Po prostu ciężko mi jest robić krótkie. Naprawdę ciężko. Zobaczmy, co tu jest. Jak tu stanę, coś się stanie. Wygląda jak jakiś właz. Ale... O! A może tu się da? Ha! Nie. Nie jestem w stanie. Widocznie tu grawitacja chyba jest o wiele potężniejsza. Przez to nawet mój silnik odrzutowy nie jest w stanie tak zadziałać tak jak trzeba, więc go możemy delikatnie podnieść. Dobra. Zobaczmy zatem, co da się znaleźć tutaj. Ja wiem, że... Wiecie, dlatego mówię, że ta gra nie... Przez to, że resetuje swój progres, jest tyle miejsc, które chcielibyśmy odwiedzić, więc na pewno w tych odcinkach trochę będzie to poszatkowane, tak? Ale postaram się... Mówię, skupić się teraz na głębi olbrzyma i na tej wieży obserwacyjnej, tylko teraz pewnie już zostanę tu aż do śmierci. Aż do resetu. W następnym przebiegu postaram się jeszcze raz wrócić na wieżę obserwacyjną, albo po prostu odwiedzić kruchą pustkę. I może w tej kruchej pustce będzie więcej informacji nam potrzebnych. I może w tej kruchej pustce również znajdziemy dojście do tej wieży obserwacyjnej, znaczy tej kwantowej wieży, tak? Witaj w tym miejscu, jeżeli wieża dzieli się wiedzą potrzebną do pierwszej podróży kwantowej ze wszystkimi, którzy o to poproszą. Widzicie? Podróż kwantowa, czyli to też wciąż jest moim zdaniem odpowiednie miejsce. Dziennik pokładowy zaktualizowany. To lecimy. Mamy warp. Możemy się po prostu dać mu pochłonąć. Zobaczymy, gdzie polecimy. Pewnie cały czas taka winda wychodzi na to. Gdzie jest muzyczka w windzie? Nie ma muzyczki. O! Dobra. Jesteśmy. Ale to nie jest wieża wiedzy A co jeśli to jest wiedza wieży kwantowej? Ale to jest głębia olbrzyma. Czy ja jestem w wieży wiedzy kwantowej, czy nie? Przyjaciół zostaw jednak na zewnątrz. Naukę musisz odbyć samotnie. Okej. Naukę odbyć samotnie. Z wielką chęcią. Niemniej, czy to są krzaki, które dadzą mi tlen? Nie. Patrzę, że... W sumie... To nie ma tu innej ścieżki. Jedyna ścieżka jest ścieżką w dół. Został przyjaciół... Dobra, zostałem przyjaciół. Lecimy. Wow. Hamowanie pod sam koniec. Dobra. Gdzie jestem? Zobaczmy. Poszukaj wędrującego łuku. Wędrujący łuk. A nie może być jakaś... Poszukaj wędrującego łuku. Dobrze. Może być nawet i pływająca kusza. To jest jakaś muzyka. Wędrujący łuk. Z tej strony widzę... Chociaż wiecie, to jest łuk. Jest to już zbyt blisko. Wędrujący łuk. To jest łuk. No... Wow! Co jest? Zmienia... Patrzcie. On zmienia swoją lokalizację. Haha! Jak wędrujący, kwantowy, no jasne. Zmieniasz swoje wejście, dobra. I jest też... Sygnał niezidentyfikowany, sygnał w pobliżu. Głaz na wyspie, proszę bardzo, we fluktuacjach kwantowych mamy kolejny obiekt. Ale tutaj, przemieszczaniu się tej skały, zobaczcie, że towarzyszy grzmot. Nie chciałem tak szybko schodzić, ale już trudno. Okej. Byśmy mieli odpowiednio czasu na to. Obserwowanie kwantowego obiektu, obserwowanie obrazu kwantowego obiektu, to dokładnie to samo. Kwantowy obiekt i obraz kwantowego obiektu to jest to samo. Obserwowanie jego to jest to samo. Dziennik zaktualizowany. Mega. Mega miejsce. Dobra, tu nie widzę nic. Znaczy, nie no, przejdziemy wokół pójdziemy, zobaczymy. Aha. Okej. Tam jest łuk. Dobra, okej, musimy zlokalizować ten łuk. Dobra, rozumiem. Trzeba będzie tak... Bardzo, tak często machać kamerą, żeby on się pojawił tam, gdzie jesteśmy. Tak? Może się pojawi. O, widzicie?
Piorun, tylko może muszę wyjść z pola widzenia, czy coś? No weź. No dobra, łuk jest teraz tutaj, więc myślę, że pójście tam będzie głupie. Pytanie brzmi, czy się uda to... Skubaństwo. Z dopalaczem też nie jestem w stanie. Wycwanili się. Pytanie, czy jest jakaś logika poruszania się tych... teraz się... Albo wiecie co? Coś kurczę, no znika mi z widoku. Pojawia się i znika. Wiecie co, a gdybym... Udawał, że cały czas na ciebie patrzę, ale co, jak schowam się za ścianą, skubaniec znika. Nie jest tak łatwo. Obserwowanie kwantowego obiektu i obserwowanie obrazu kwantowego obiektu to dokładnie to samo. Co to może oznaczać? Czy to jest jakaś podpowiedź? Tak samo obiektu, jak i obrazu obiektu. I to może nam pomóc dostać się tam do niego. Dobra, moi drodzy, w sumie ciekawa sprawa. Stwierdziłem, że już skończyłem ten materiał, się z wami pożegnałem i po nagraniu wróciłem do tego miejsca raz jeszcze. I muszę powiedzieć, od razu strzelił mi w mózg pomysł, tak jak wcześniej męczyłem się i kombinowałem, nie mogę zrozumieć, dlaczego to wszystko, że nie mogę znaleźć pomysłu, bo przecież czas mi się kończy i w ogóle zaraz wszystko wybuchnie. Obrazu! Jak jesteśmy w stanie generować obraz? Taki sposób, zwiadowco oczywiście. Więc jeżeli uda mi się, być może, znaleźć, zrobić obraz, być może nawet i w taki sposób, może to jest obraz, to teraz jak będę szedł, a jednak, to nie był dobry obraz, to nie był dobry widok, ale jakbym dobrze ustawił kamerę, na przykład gdzieś tu, powiedzmy, dobra, niech będzie nawet na ścianę tu, tylko odpowiednio musiałbym to zdjęcie zrobić, obrócić kamerę, o, że widzę teraz te wrota i teraz zobaczcie, jak będziemy się obracać, i to o to chodzi, jasne. Obraz kwantowego obrazu jest taki sam? Obraz kwantowego obrazu to samo co obiekt... Nie wyłączaj mi się. To samo co obiekt kwantowy. Także to może nam pomóc kiedyś z czymś. Możemy utrzymać w jednym miejscu i proszę bardzo, jest! To było to. O! Pojawiłem się na obrazie. Dobra, lecimy głębiej. Na tym będę ten materiał kończył oczywiście, jak tylko poznamy wszystkie sekrety. I znowu kamień. Czy to już jest wszystko, co mogliśmy się nauczyć o tym miejscu? Być może tak, być może nie. Zobaczymy. Najlepsze jest jeszcze to, muszę wam się przyznać, że odkryłem, że możemy wylądować na tym zniszczonym statku kosmicznym, co go na początku giniemy, to pierwsze co widzimy to zniszczenie tego statku nad głębią olbrzyma. Ja przed chwilą udało mi się tam wylądować, tylko wtedy jeszcze nie włączyłem nagrywania, więc da się tam, będziemy tam lecieć w kolejnym odcinku. Tam będziemy się udawać. To jest nowe miejsce. O, z grawitacją teraz nawet. Okej, tam będziemy się na pewno udawać. W kolejnym epizodzie, tak jak mówię, a teraz spróbuj odczytać, co tu jeszcze ciekawego. Łuk i kryształ nigdy naturalnie się nie spotykają. To może być kolejna wskazówka. Łuk i kryształ nigdy naturalnie się nie spotykają. Łuk i kryształ. Co może oznaczać, że zawsze... Naturalnie nigdy się nie spotykają, prawda? Czyli nigdy nie będzie tak, że pojawi nam się jednocześnie kryształ i łuk. Co znaczy, że musimy łuk zatrzymać znowu pewnie w jakimś miejscu, jednym konkretnym. Musimy cały czas go widzieć i próbować przenosić... Tylko właśnie, i czy jesteśmy w stanie to w ogóle zrobić? Skoro one się ze sobą nigdy nie najdą, to jak to zrobić, żeby się naszły? Albo zatrzymać łuk, albo zatrzymać ten. O! Udało się! Proszę bardzo, nie, dobrze. Same z siebie nigdy się nie wylosują w tym samym miejscu, ale jeśli pomożemy trochę naszemu szczęściu, to powinny się wylosować. O nie! A wiecie, co jest najgorsze? Straciłem z widoku. Jasne, rozumiem, straciłem z widoku ten kryształ. Muszę jeszcze raz pokombinować. Okej. Może się uda. Jeszcze raz go wygenerować tutaj. Jest. I teraz musimy pokombinować. Ja muszę cały czas widzieć ten kryształ. Cały czas patrzeć na ten kryształ, ale jednocześnie... Ale jaki to jest genialna mechanika. Kryształ mnie już nie interesuje, ponieważ udało mi się dostać tutaj. Mega. Świetne to jest. Zabawa w tę całą kwantowość będzie naprawdę megaśna. Tak w ogóle wydaje mi się, że ostatni spadek, jaki zrobimy, to będzie, wiecie, gdzie spadek. To będzie spadek w wodę, tam gdzieśmy byli na samym początku. Ale tu myślę, że nauczymy się naprawdę... Nie chciałem tego. Wielu rzeczy na temat
zabawy kwantem i może w ten sposób jakoś wylądujemy kiedyś na kwantowym, jak on się nazywał? Na kwantowym księżycu. Dobrze, mamy kolejną. To fajne są zagadki związane z tym, tak? Teraz pewnie będą się przemyślać ostro. Okej. Okay. Zobaczmy, co dowiemy się teraz tutaj. To już ostatnia, a zarazem trudniejsza. Okej. Okay. Czyli trzeba będzie tak manewrować, tak zapamiętywać te elementy, żeby nam się generowały obok. O właśnie, o i teraz... Co? Czemu? Dobra, rozumiem, sąsiednie. Muszę używać jednak tego aparatu. O, teraz idealnie. O kurczę, no bo mi się zrezygnował, ale to znaczy, że muszę tu postawić sondę. Na sondzie widzieć cały czas ten obiekt. Ale jednocześnie, wiecie co? To muszę tak postawić tego zwiadowcę. Dobra, muszę go tak postawić, żeby jednocześnie nie zepsuć sobie, o właśnie, tego elementu. Teraz jest cały czas obserwowany, tak? Teraz, o właśnie. O, super. I teraz czuję, że dokładnie to samo muszę zrobić tutaj. Zabrać. Dziab. Znowu, o właśnie, widać go jakoś tak. I próbować jeszcze raz. Spróbować kombinować. Bliżej musi być. O właśnie, w ten sposób. Myślę, żeby jeszcze nie skopsać tego całkowicie. Postawię jeszcze raz tutaj zwiadowcę. Jeszcze raz otworzymy. I jeszcze raz spróbujemy tu. Dobrze. Wygląda na to, że udało się. Ostatnia, ale... Ha! I co dalej? Jest! Dobra, pojawił się. Okej. Okay. Dobra, czyli co? To było ostatnia... Stanisław. Okej. Okay. Dobrze. Jak będę musiał podzielić ten odcinek na dwa, no to wybaczcie. Będzie podzielony na dwa. Zobacz, jak mi to, ile to mi to wyjdzie, bo dużo czasu to jednak zajmuje, ale może nagroda, wiedza, którą zdobyliśmy, moim zdaniem będzie tutaj bezcenna. I właśnie, coś udało nam się odkryć. I to prawdopodobnie będzie zeskok do wody. Dobra. Czyli co? To jest symbol tego olbrzyma. Serdeczne gratulacje, udało ci się zgłębić zasadę obrazowania kwantowego. Korzystaj z nich na dalszych etapach kwantowej pielgrzymki. Pamiętaj, inne skały kwantowe nauczą cię czegoś innego. Nasza ciekawość będzie ci towarzyszyć w podróży. Kroczysz śladami swoich poprzedników, a twoja ścieżka poprowadzi twych następców. Nauczyliśmy się obrazowania kwantowego. Wiecie co? To mi trochę przypomina właśnie The Witness, bo... A dziennik płatowy zaktualizowany, bo w The Witness też uczyliśmy się na zasadzie poznawania elementów, rozumienia zagadek dalszych. Wszystko od początku mieliśmy dostęp do finału gry, gdybyśmy bardzo chcieli, ale to nasza wiedza determinuje to, jak szybko i jak daleko jesteśmy w stanie się dostać, tak? Więc to jest mega i bardzo mi się podoba, że w The Outer Wilds jest podobnie. Nauczyliśmy się obrazowania kwantowego. Bardzo przydatne moim zdaniem to będzie. A teraz wpadamy oczywiście, no tak jak myślałem, w wodę. Więc, moi drodzy, więc teraz już, tym bardziej, ostatecznie, dziękuję wam serdecznie. Jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. I tak jak mówiłem, w następnym epizodzie będziemy chcieli wylądować na tym statku, który się rozbił, który widzimy zniszczenie tego statku na samym początku, jak się budzimy, bo tam się da wylądować, udało mi się to przy małych zniszczeniach, ale się udało, więc jestem ciekawy, jakie sekrety tam się kryją i co się tam dowiemy, czego się tam dowiemy. Już w ogóle nawet zapisek na ten temat mam tu w swojej w bazie danych, bo oczywiście tam coś mi wskoczyło, jest dwa zapiski z tego miejsca, ale to wszystko w następnym epizodzie. Trzymajcie się, wielka piona i do zobaczyska, cześć!